Witam gorąco wszystkich w Jeleniej Górze. Mam nadzieję, że te ponad 800, prawie 1000 osób, które są tutaj u nas w Jeleniej Górze z całej Polski, ale nie tylko z Polski, z Europy, ze świata, mile będą wspominały nasze miasto. To jest drugi półmaraton, zapraszamy na następne i życzę wszystkim dobiegnięcia na metę i do spotkania się na stadionie. Ostatnich 5 minut przed startem. 4, 3, 1, start! Przed chwilą wystartował półmaraton jeleniogórski i dziesiątka jeleniogórska. Była to druga edycja. Na starcie było zgromadzonych prawie 1000 osób. Organizatorzy mówią, że od 800 do 1000 osób. Myślę, to znaczy widziałem już i myślę, że to jest już udana impreza, chociażby z tego względu, że jest to druga edycja, a udało nam się zgromadzić już prawie 1000 osób na starcie. A tu czekamy na tego ciskiego? Fajny bieg. W tym roku też była pierwsza. To jest drugi raz tutaj. Fajny bieg, fajna organizacja. Taki ludzie dobrzy. Taki, no... jak to mówić? No dobrzy ludzie, fajna organizacja. No. Ja. Dzisiaj dobra pogoda na bieganie. Tak, dzisiaj dobra. W zeszłym roku padał deszcz. I było tak zimno, a dzisiaj fajna pogoda. Godzina 29:30. No. Ja powiem, że no, szczęka mi spada, patrząc na pana. No, bawię się na emeryturze. Za 10 lat powinna dobiec moja żona, też po 60. A rodowita jeleniogórzanka, aczkolwiek mieszka w Bielsku. Skąd pan się tu znalazł? No, biegam, ja jestem rodem z Wrocławia. Pracowałem 40 lat w Bielsku i na emeryturze z żoną biegamy. Lubimy Sudety, Karkonosze, to są nasze góry. Ja 2 lata byłem na Odlu w wojsku, także lubię te strony.